Poglądy i osądy. Dzień dobry, panie Wojewodo. Dzień dobry, witam pięknie. Jak wrażenia po sobotnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie? Nieprawdopodobne. Konwencja była wyjątkowa, była niezwykle profesjonalna, ale też była taka z wielkimi emocjami. Widać było, jak ci, którzy są na widowni, reagują na te wspaniałe propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości. Te propozycje, które pokazują, że prawo i sprawiedliwość absolutnie myśli o dobru Polski, absolutnie myśli o Polakach i absolutnie myśli o rozwoju naszego kraju. Te trzy główne komentarze były takie, że to jest kolejny krok w kierunku wspierania najsłabszych grup społecznych. Nie, to jest kierunki, kolejny krok w kierunku wspierania wszystkich Polaków. Wszystkim Polakom ma się żyć dobrze. I nie może być podziału na tych, którzy są gorsi, na tych, którzy są lepsi. I nie można zakładać, że ci, którzy mają, Trochę gorzej mają tak mieć do końca świata. My chcemy, żeby wszyscy Polacy mieli dobry poziom, dobry standard życia, bo nam się to po prostu należy. Jesteśmy wielkim krajem w środku Europy, niezwykle ciężko pracującym, z wielką spuścizną, z wielkim dorobkiem. Wczoraj się rozpoczęły Europejskie Dni Dziedzictwa i one pokazują, jak wielkie walory historyczne ma Polska, jaki wielki wkład w rozwój wielu przestrzeni gospodarczych, przemysłowych na świecie, naukowych również. Więc, nie jesteśmy maleńkim kraikiem, który powinien do końca świata mieć te jakiekolwiek problemy, czy powinien być do końca świata na kolanach, jak usiłowa nam to wmówić Platforma Obywatelska do spółki z PSL-em. Nie jesteśmy silnym, prężnym krajem, świetnie się rozwijającym, dobrze rozumiejącym, w jakich warunkach funkcjonujemy i potrafiącym wykorzystać te warunki. Tak sprawę stawia prawo i sprawiedliwość przez ostatnie 4 lata i przez kolejne 4 lata, jeżeli wyborcy zdecydują się ten mandat zaufania powierzyć nam na kolejne 4 lata. Którą z propozycji uważa Pani za najważniejszą? Jeżeli ja mogę się wypowiedzieć, Państwo wiecie, że ja w ochronie zdrowia najbardziej, najlepiej się czuję i w niej mocno pracuję i chcę pracować. To jest moja deklaracja, jako ewentualnej przyszłej posłanki. Więc oczywiście kwestie związane z, z doposażeniem szpitali, to jest bardzo ważne, ponieważ zawsze słyszymy, że rzeczywiście ta infrastruktura szpitalna to jest infrastruktura z wielo, wieloletnia i rzeczywiście Szpitale potrzebują doposażenia w finanse, żeby stworzyć now, w nowej odsłonie swoje obiekty. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Choć to chyba jest zadanie w dużej mierze dla samorządów. To jest zadanie w dużej mierze dla samorządów bezwzględnie. I to bardzo często przypominamy, zarówno pan minister Szumowski, to przypominam nawet teraz, kiedy był na Polszczyźnie pan minister Cieszyński, wiceminister zdrowia, to mieliśmy okazję rozmawiać z panem dyrektorem w Kędzierzynie Koźdżu, z kilkoma dyrektorami. Ale pan dyrektor, w kędzierzynie Koźlu, zahaczył właśnie o temat infrastruktury, zahaczył o e, remonty inwestycyjne i właśnie pan Cieszyński jednoznacznie powiedział: proszę pamiętać, że budżet państwa płaci za świadczenia medyczne, za procedury medyczne, a nie za, e, a nie za remonty. Nie za, budynki. nie za budynki, bo one są w gestii e, organów założycielskich. No ale stan rzeczy mamy taki, jaki mamy. Nie będziemy zamykali oczy na to, co się dzieje, i stąd propozycja bardzo bardzo mocno wygłoszona przez pana premiera Morawieckiego. Ja uważam, że to jest oczywiście bardzo, bardzo bardzo celne i bardzo potrzebne, ale myślę, że wszyscy Polacy cieszy, cieszą się przede wszystkim ze zwiększenia płacy minimalnej. To jest to, o czym pan prezes Kaczyński od wielu miesięcy mówił, to jest to, na co zwracaliśmy uwagę. Chcemy, żeby Polacy jak najszybciej doszli do tego standardu, który jest w Europie Zachodniej, żebyśmy mieli poczucie, że naprawdę to, co zarabiamy, co wypracowujemy przez cały miesiąc ciężkiej pracy, no żeby to przynosiło zyski w postaci tego, że możemy sobie kupić to, na co mamy po prostu ochotę, bo na to zapracowaliśmy. Taki jest nasz punkt widzenia, że Polakom ma się żyć po prostu godnie. A przedsiębiorcy udźwigną te jakby dodatkowe pieniądze, które będą musieli wypłacić. Pracownikom? No i właśnie o to jest to stawianie tych zarzutów, które zawsze się pojawiały. o tym mówi Zawsze się pojawiały. Jak zaproponowaliśmy 500, plus, to oczywiście ten sam argument padał, skąd się te pieniądze wezmą i czy budżet to, to udźwignie. Kiedy rozmawialiśmy o tym, żeby zmniejszyć podatki, to oczywiście znowu pojawiały się takie, takie głosy. Żadne chiebowe wieści się nie spełniły przez ostatnie 4 lata. A powiem więcej, jednak popyt nakręca obrót i okazuje się, że Polska naprawdę bardzo wysoko stoi, i polska gospodarka sobie z tym radzi. I tak samo będzie w tej sytuacji. My mamy na gospodarkę zupełnie inny punkt widzenia niż nasi koledzy z tej liberalnej części gospodarki, że każdy ma sobie radzić sam. Nie, jeżeli będzie, jeżeli będzie pomoc państwa w, w we właściwych sektorach gospodarki i życia społecznego, to to będzie tylko i wyłącznie nakręcało koniunkturę. Ostatnie 4 lata to po prostu pokazują. Nikt 500ki sobie do skarpety nie schował, tylko wręcz odwrotnie. Te 500 zł były po prostu wydawane na rynku i jak pojawiły się na rynku, to one zaczęły pracować. Tak samo będzie z tymi pieniędzmi. Każdy, kto będzie miał w swojej kieszeni, w swoim portfelu więcej pieniędzy, to będzie je po prostu inwestował, będzie zakupywał różne dobre, różne usługi, a jeżeli tak się będzie wydarzało, to w sposób naturalny będzie się kręciła gospodarka. Przepraszam, że ja w taki prosty sposób staram się to przedstawić, ale przestańmy, skończmy w końcu z mitologi mitologizowaniem systemów gospodarczo-finansowych. Naprawdę, te układy są po prostu proste i jeżeli my to zrozumiemy, jeżeli, jeżeli damy ludziom zarabiać i wydawać pieniądze, to ja myślę, że możemy być spokojnie polską gospodarką. Dużo było też o to, tak zwanym no, silnym państwie, w odróżnieniu od takiego państwa, które było wcześniej zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, takiego trochę rozlazłego, tak bym powiedział, tak to można chyba zobrazować, każda instytucja sobie. Tak, państwo musi być silne, państwo bezwzględnie musi być silne, to jest jeszcze raz, powtórzę, wstajemy z kolan, albo powiem więcej, nigdy na tych kolanach nie byliśmy, czego Platforma Obywatelska do spółki z psl nie chciały zauważyć i inne lewicowe środowiska. Nie jesteśmy na kolanach i chcemy być silnym państwem, silnym Państwem przez tworzenie własnej silnej gospodarki, silnej strategii, ale również przez wzmacnianie instytucji państwowych. Ostatnia sytuacja, która wydarzyła się w Warszawie z, z, z tą awarią oczyszczalni ścieków, pokazuje bardzo dobitnie. Ja teraz nie mówię politycznie, ja mówię w, wręcz odwrotnie, ja mówię systemowo. Ta sytuacja pokazała, że samorząd w tej sytuacji po prostu sobie nie radzi, że wiele zadań. Nie które... wystarczy samorząd. Nie tak? wystarczy Wszędzie. samorząd. Nie... I w wielu przestrzeniach nie wystarczy samorząd. Muszą być absolutnie silne instytucje państwa, które muszą taką czapą sprawować nadzór, monitoring, ale również pomoc nad całym państwem. Y -y. I ta sytuacja bardzo dobitnie to pokazała. W związku z powyższym jeszcze raz powtarzam za panem prezesem Kaczyńskim, za panem premierem Morawieckim, za panią premier Szydło państwo musi być silne. Silne jest wtedy, kiedy ma silne instytucje, sprawne instytucje, wydajne, wydolne instytucje państwa i tak ma wyglądać nasze państwo. Tam jeszcze jeden wątek zwrócił moją uwagę. Taki powiedziałbym mocno konserwatywny, mocno takie tradycyjne przesłanie, czyli wsparcie dla rodziny z jednej strony i twarde nie dla takich rzeczy jak eutanazja czy aborcja. No proszę Państwa, naprawdę rodzina jest podstawową komórką społeczną. Jakkolwiek ten frazes jeszcze z czasów perelowskich brzmi, ale mamy przecież odniesienie w naszej konstytucji. Rodzina to jest związek kobiety i mężczyzny, i to są dzieci. I niech tak zostanie. Nie starajmy się czarować, nie starajmy się sankcjonować tych absurdów, o których się w tej chwili mówi, że tych płci to już jest chyba teraz 72. No, jakby się naprawdę tak logicznie zastanowić, no to gdzie mogą być te 72 płcie? To po prostu jakiś totalny absurd. Jeżeli my zaczynamy rozmawiać o takich paranojach, to one naprawdę zaczynają funkcjonować. Wróćmy na Ziemię i bądźmy na tej Ziemi. A na Ziemi jest tak, że rodzina naprawdę jest podstawową komórką społeczną. Pytał Pan o kwestie związane z gospodarką. No przecież to ta właśnie rodzina również nakręca gospodarkę, bo ona ma swoje potrzeby i te potrzeby musi realizować. Ona konsumuje po prostu. Ona konsumuje po prostu, ale również rodzina. Jest gwarantem wartości, tych wspaniałych wartości, które idą z nami przez świat, przez wieki, wartości chrześcijańskich i dzięki temu mamy takie tożsamości, jakie mamy. Czyli mamy swoją wspaniałą polską tożsamość, chrońmy ją właśnie poprzez rodzinę. I wydaje mi się, że to przesłanie, które zabrzmiało tak bardzo mocno, jednoznacznie, zdecydowanie wczoraj w Lublinie, właśnie ono zyskało taki wielki aplauz. Jeżeli śledził Pan wczorajszą. Wczorajszą relację, to wszyscy zauważyliśmy, że na te słowa były wielkie owacje, bo ludzie w Polsce tego po prostu oczekują: że mają dość tych wszystkich dywagacji o LGBT, o związkach partnerskich, niepartnerskich różnych dziwnych, zadziwiających konfiguracjach. Konfiguracja jest jedna na całym świecie. Mężczyzna, kobieta, dzieci: jeżeli pojawiają się jakieś inne układy, to one nie muszą być wykrzywiane. Jesteśmy wszyscy tolerancyjni, dajmy wszystkim w sposób naturalny funkcjonować i nie twórzmy niepotrzebnych. No, paranoi, tak bym to chciała nazwać, bo to jest za niepotrzebne. Nawet związki partnerskie, e, jeżeli pojawiają się związki homoseksualne, to przecież one także chcą funkcjonować w normalnym, spokojnym świecie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Ciebie, o Polski, Wioleta Borowska. Dziękuję, pięknie. Poglądy i osądy.